Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić temat dotyczący mapowania dostępności, czyli jak uwrażliwiać społeczność lokalną na otoczenie, a właściwie na kwestie dostępności. Szanowni Państwo, szkolne budżety, projekt Działamy dla Dostępności zakładał szerokie działania w szkołach. Były to między innymi warsztaty dla uczniów skupionych w grupach inicjatywnych. I były to warsztaty także dotyczące dostępności i uniwersalnego projektowania, by młodzież wprowadzić w temat dostępności, pokazać im, czym jest dostępność architektoniczna, czym z kolei dostępność cyfrowa, z której można korzystać, korzystając z możliwości sieci internet, oraz czym jest dostępność komunikacyjna. A tą dostępność komunikacyjną rozumiemy choćby poprzez wybór, powiedzmy, formy uczestnictwa, na przykład na zdalną, oraz na przykład możliwość wykorzystania tłumaczenia na polski język migowy w przypadku różnego rodzaju wydarzeń. Więc młodzież dzięki temu projektowi dowiadywała się, co to jest dostępność i uniwersalne projektowanie. Miała również warsztat przygotowujący z organizacji projektów obywatelskich i debat oraz warsztat przygotowujący do zorganizowania edycji szkolnego budżetu dostępności. Znowu budżetu, który był skoncentrowany na tematyce dostępnej, przyjaznej szkoły i poprawy infrastruktury w ramach szkoły. I dwa kolejne, ostatnie warsztaty, również bardzo istotne z punktu widzenia na tematykę, czyli warsztat na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości, czyli takiego specjalnego skafandra imitującego różnego rodzaju schorzenia, schorzenia narządu ruchu, czyli jest to skafander, który w jakiś sposób utrudnia poruszanie się, symuluje sytuację osoby, powiedzmy 70 plus na przykład, oraz także ma możliwość symulacji różnego rodzaju innych chorób, jak choroby oczu, nie wiem, jak choroba Parkinsona chociażby. I jeszcze był warsztat na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego. Też młodzież dowiadywała się, jak taki wózek można prowadzić, jak można podjechać pod krawężnik, jak zjechać bezpiecznie choćby z podjazdu i wreszcie, jak na takim wózku inwalidzkim można się poruszać, jak wygląda świat z wysokości 120 cm, tak jak mniej więcej siedzi na wózku osoba poruszająca się właśnie na wózku inwalidzkim. Po co to wszystko? Te wszystkie warsztaty miały pomóc uwrażliwić na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, szczególnie właśnie osób z niepełnosprawnościami. Miały pomóc wczuć się w sytuację seniora czy osoby poruszającej się na wózku, poruszającej się z wykorzystaniem kół. I było to pewne preludium do działań. Jednym z kilku działań, oczywiście w ramach projektu Działamy dla Dostępności, proponowaliśmy takie działania jak inicjatywy wolontariackie na rzecz osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami, jak debata oksfordzka w tym temacie, jakimś szkolny budżet dostępności, gdzie można było coś w tej szkole zmienić, zaproponować jakiś projekt uczniowski, który dotyczy poprawy sytuacji na przykład osób, który pomoże osobom z niepełnosprawnościami lepiej funkcjonować w tej szkole. No i wreszcie
były dwie rzeczy, czyli szkolna kampania promująca dostępność i akcja Robimy lokalną mapę dostępności. Były to aktywności, które były w jakiś sposób ze sobą powiązane, czyli w momencie, w którym dowiadywaliśmy się, młodzież się dowiadywała, starała się wyjść też do swoich kolegów i koleżanek z tematem dostępności w trakcie kampanii społecznej w szkole, to również często angażowała się w to narzędzie lokalnej mapy dostępności. I na portalu projektu, który jest dostępny pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostępność, bez polskich znaków oczywiście, na tej stronie oprócz szkolnych budżetów dostępności, oprócz opisu projektu, oprócz aktualności w projekcie, znajdziemy właśnie moduł lokalnej mapy dostępności. Cóż to jest? To interaktywna mapa Metropolii Poznań, wzbogacona o możliwość zaznaczania lokalizacji, tak zwaną pineską, i dodawania informacji opisujących poziom dostępności danego miejsca, na przykład ulicy, chodnika, szkoły, przystanku, węzła przesiadkowego, parku, placu zabaw itd. Chodziło o to, by młodzież zaangażować w przygotowanie takiej mapy dostępności, którą można było wprowadzać dwa rodzaje znaczników. Znacznik zielony, który dotyczył dostosowanych tych właśnie elementów, o których mówiłem wcześniej, lub znacznik czerwony, który wręcz przeciwnie dotyczył tych miejsc, które dostępne nie są dla różnego rodzaju użytkowników mających problemy, na przykład w poruszaniu się, i gdzie jakaś interwencja powinna być zrealizowana w przyszłości, aby to miejsce dostępne było. I mówimy tutaj o różnego rodzaju barierach. One często, jak spojrzymy sobie na zgłoszenia, które przyszły, a było to kilkaset zgłoszeń, proszę Państwa, na terenie głównie tutaj naszej aglomeracji poznańskiej, czyli gmin zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, czyli młodzież angażując się w tą akcję lokalnej mapy dostępności, zaznaczyło kilkaset punktów i one zazwyczaj faktycznie dotyczyły terenów wokół szkół. Jakie przeważały zgłoszenia? Głównie chodziło na przykład o wejścia do budynków użyteczności publicznej. O tym, że nadal w wielu miejscach są schody, nie ma podjazdów, nie ma rampy podjazdowej, nie ma możliwości skorzystania z wejścia dostępnego, choćby dla wózków czy dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. Bardzo dużo zgłoszeń dotyczyło niedostępnych przejść dla pieszych, choćby ze względu na brak obniżonych krawężników, czy brak wypustek dla osób niewidomych, bo takie także zgłoszenia były. Jeśli chodzi o inne elementy, to już chwileczkę, jeśli chodzi o inne elementy, to warto tutaj wspomnieć o tak zwanych o przystankach komunikacji publicznej. I tutaj te niedostosowane, no to oczywiście takie, gdzie nie było linii prowadzących, gdzie nie było odpowiednio wysoko wyniesione, czyli na przykład były peron nie był, przystanku nie było odpowiednio wyniesione, żeby łatwiej wsiąść chociażby do autobusu, jeśli chodziło o autobus. Dalej rozkłady jazdy były zlokalizowane na wysokości jakby wzroku człowieka poruszającego się, że tak powiem, na stojąco. Czyli osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim miała trudności w odczytaniu, kiedy autobus, powiedzmy, odjedzie. I tak dalej. Tak? Tutaj
tutaj głównie chodziło o te kwestie, jeśli chodzi o przystanki komunikacji publicznej. No i chyba ostatnim, najczęściej pojawiającym się zgłoszeniem, to były miejsca parkingowe. Szczególnie te, gdzie można powiedzieć trochę na dziko się parkuje, albo gdzie jest zbyt wąsko są wyznaczone te miejsca parkingowe, lub tam, gdzie nie ma miejsc oznaczonych kolorem niebieskim, tych szerszych, spełniających standardy miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Czyli można powiedzieć, że młodzież w sposób taki, według mnie, budujący, po tym jak przeszła ten swój system, tę część edukacyjną, po tym jak sama wczuła się w sytuację osoby z niepełnosprawnością, usiadła na wózku, założyła skafander starości, potem młodzież wyszła na, młodzi ludzie wyszli ze szkoły i idąc gdzieś do domu, wracając czy po godzinach w weekendy, dostrzegali te bariery, których może wcześniej nie dostrzegali. Ja sam z mojego doświadczenia także to jakby dostrzegam, ponieważ kiedyś zupełnie nie widziałem, przechodziłem sobie przez miejsca, które są, na przykład mają wyrwane płyty chodnikowe, choćby idziesz sobie chodnikiem, są wyrwane płyty chodnikowe albo korzenie drzew spowodowały wybrzuszenie tych płyt chodnikowych, normalnie człowiek zrobi większy krok i idzie dalej. Ale kluczem jest, żebyśmy my, jako czasami osoby, które jeszcze takich trudności poruszania nie mają, już takie rzeczy dostrzegali. Też dzięki temu, że kiedyś pełniłem funkcję po prostu opiekuna osób z niepełnosprawnościami, też byłem opiekunem na obozach rehabilitacyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej, od tego czasu zacząłem te miejsca, te punkty dostrzegać. Po co? No chociażby po to, żeby lubować za dostosowaniem tych miejsc. Są też możliwości takie jak choćby możliwość zgłaszania tych punktów do samorządów. W Poznaniu taką możliwość daje choćby aplikacja Poznań Smart City, dostępna zarówno na urządzenia mobilne, tak głównie. Czyli możemy tutaj jak najbardziej takie aplikacje sobie ściągnąć i widząc takie miejsce, zrobić zdjęcie telefonem i wysłać do Urzędu Miasta z informacją, że to jest niedostępne miejsce, które wymaga, no, na przykład jakiejś interwencji. Tak? Albo że była jakaś awaria i nie można tutaj przejechać, albo że przejść, prawda? Albo przejechać wózkiem. I tutaj ta lokalna mapa dostępności pomagała młodym ludziom w nauczeniu się dostrzegania nie tylko swoich własnych potrzeb, jeśli akurat nie mają tych potrzeb wyjątkowych, specjalnych, ale także dzięki temu wczuciu się w sytuację innych ludzi, żeby również oni to dostrzegali, gdzie ta dostępność wymaga poprawy, gdzie może być lepiej, gdzie może być przyjaźniej dla wszystkich, bez wyjątku. I to jak najbardziej, myślę, że się spełniło. Funkcja lokalnej mapy dostępności jest nadal aktywna, stąd serdecznie zachęcam wszystkich Państwa, szczególnie tych, którzy mają na względzie edukację dla dostępności naszej młodzieży, aby zachęcać do wykorzystania tej lokalnej mapy dostępności, ponieważ ona daje możliwości cały czas aktualizacji i prowadząc warsztaty lub nie, albo przy okazji też realizacji kolejnych projektów, kolejnych warsztatów w waszych szkołach, i mówię tutaj do nauczycieli lub do was, do uczniów, jeśli to oglądacie, żebyście sami również jeszcze mogli tą mapę uzupełniać. Zachęcam do tego, ponieważ dane oczywiście z tej mapy służą nie tylko naszej świadomości sytuacji, jaka jest, ale również chcemy, żeby to był jakiś element zmiany. I to, co już mogę powiedzieć, co już zrobiliśmy w ramach tego projektu, to przygotowaliśmy 23
raporty dostępności, które dotyczą szkół objętych naszym projektem i terenów wokół tych szkół. Te 23 raporty dostępności dotyczą niemalże wszystkich samorządów z terenu aglomeracji poznańskiej. To nie tylko Poznań, ale wszystkich gmin tutaj powiatu poznańskiego plus Oborniki, Szamotuły, Skoki i Śrem, te gminy. Dla tych szkół, które w projekcie były i gdzie młodzież zgłaszała punkty dostępne bądź niedostępne, stworzyliśmy raporty. Raporty są oczywiście dostępne cyfrowo. Dostępne są na naszej stronie internetowej projektu, czyli www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostępność. Na tej stronie można sobie te dokumenty pobrać. Można się dowiedzieć, jak młodzież zaznaczała, powiedzmy, tereny przy Państwa szkołach, w okolicy Państwa szkół, Państwa gminach, więc zachęcam do tego, żeby sobie na tą stronę wejść. Te raporty wraz z innymi produktami projektu, takimi jak poradniki chociażby dla urzędników, czy dla młodzieży, czy dla mieszkańców, zostaną, dostrzegając dostępności oczywiście, zostaną przekazane, zostały przekazane do samorządów z taką informacją, że zachęcamy do tego, żeby również samorządy zapoznały się z nimi i podjęły odpowiednie działania oraz przekazały te raporty również do lokalnych działających rad osiedli czy rad sołeckich, które chociażby w ramach swoich dostępnych środków na inwestycje lokalne mogą postarać się w tych miejscach, gdzie zaznaczono bariery, aby zrealizować ten postulat dostępnej przestrzeni i chociażby zmodernizować te miejsca po to, aby były już dostępne. Więc jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za też zaangażowanie w tą lokalną mapę dostępności, jeśli Państwo brali również w tych akcjach udział, jeśli Wasze zgłoszenia również tutaj na mapie się znajdują. Bardzo ufam, że zrealizujemy to, że te zgłoszenia mają głęboki sens, nie tylko edukacyjny, ale właśnie również sens dotyczący zmieniania przestrzeni wokół nas. Zachęcam do dalszego wypełniania ankiety, przepraszam, lokalnej mapy dostępności i mam nadzieję, że będziemy tutaj te działania również kontynuować w kolejnych latach, poszukując też dofinansowań na kolejne edycje naszego projektu skierowanego na budowanie dostępności, też takiej wrażliwości społecznej na potrzeby wszystkich, także osób z niepełnosprawnościami. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.